Szczęść Boże w drugą niedzielę Wielkanocną, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jedną z najbardziej odpowiedzialnych posług, jakie są złożone w kapłaństwie, jest odpuszczanie grzechów. W tym sakramencie wymagana jest wielka wrażliwość i wyrozumiałość, ale i czasem szorstkość, kiedy ktoś zbytnio pieści się ze swoim grzechem, jakby chciał powiedzieć, że zgrzeszyłem, ale nie tak bardzo. Jakby chciał się wybielić, już plama na sumieniu już się pojawiła. Tam się dzieją wielkie rzeczy. I nieważne, czy człowiek spowiada się codziennie, czy raz na 30 lat. Za każdym razem przychodzi tam ten, który odczuł w swoim sercu żal za popełnione grzechy i chce się z tego ciężaru pozbyć. Dlatego ze słowa Jezusa, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane, są dla mnie istotne. Niestety z wielkim zadziwieniem czasem słucham tych spowiedzi i zastanawiam się, po co w ogóle się odbywają. Bo niestety wielu ludzi przychodzi do konfesjonału bez jakiejkolwiek refleksji, byle tylko odhaczyć swoją obecność. Trudno mówić, że taka spowiedź jest ważna. To tak jakbyśmy wrzucili rzeczy do prania, ale nie dodali do niego chemii, która sprawi, że wyciągniemy je czyste i pachnące. One w tej pralce się pokręcą, ale będą mokre, ale niekoniecznie czyste. Święty Augustyn stawia pytanie. Cóż takiego, Panie, który widzisz przenikliwością Twych oczu przepaść ludzkiego sumienia, mogłoby ujść Twojej uwadze, nawet gdybym nie chciał Ci tego wyznać? Trwając w tym najbliższym czasie wydarzeń paschalnych, wspominając jeszcze wielkopiątkowe ukrzyżowanie i rozmowy Jezusa z łotrami, widzimy dwie postawy. Jedną, w której niczym człowiekowi nie zależy i drugą, w której nie wiadomo, jaka będzie reakcja. W obu przypadkach ludzie otrzymali to, czego się spodziewali. Ten, który nie żałował, odszedł w milczeniu. Ten, który wzbudził akt skruchy, odszedł z zapewnieniem zbawienia. Tak więc skrucha jest bardzo ważnym elementem naszego nawracania. To znaczy, że wiem, gdzie zawaliłem, ile osób przez to ucierpiało i że moim pragnieniem jest to naprawić. Taka postawa musi zmierzyć się z miłosierdziem Boga. Jeżeli wszystko jest szczere, to go doświadczymy. Lecz jeśli nie, to czego się oczekuje? Poklepanie po plecach, że kiedyś to zrozumiemy? Może być za późno. Spowiedź to spotkanie z Jezusem, który czeka na nas takich, jacy jesteśmy. Matka Kościół mówi, że przynajmniej raz w roku powinniśmy czerpać z życia zmartwychwstałego Chrystusa, to znaczy przyjąć komunię świętą w stanie łaski uświęcającej. To teraz wyobraźcie sobie, że tylko raz w roku korzystacie z kąpieli. Albo raz w roku sprzątacie swoje mieszkanie. Czy da się tak żyć? Oczywiście. Ale czy życie takie będzie przyjemne dla otoczenia? Niekoniecznie. I chyba wiem, gdzie tkwi problem. Podpowiada nam to dzisiaj święty Tomasz. Dziś wielu ludzi wiarę traktuje bardzo powierzchownie. Dlatego sakramentalne życie im jakoś nie idzie. Tomasz, który nie był obecny w czasie przyjścia Jezusa, domaga się namacalnego dowodu jego życia. I to, czego doświadczył w późniejszym spotkaniu, było bardzo mocne. On nie tylko zobaczył, ale musiał dotknąć tych ran na ciele Pana. A to diametralnie zmieniło jego nastawienie. I właśnie takie podejście, kiedy całym sobą, całym swoim umysłem, wolą, ciałem doświadczę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, już niczego więcej nie będę podważał. Tu też się kłania nieznajomość Pisma, a co za tym idzie, nieznajomość Jezusa. Dlatego jest tak wielka obojętność w narodzie. Rozumiem, że ktoś może doświadczyć trudności w wierze i może podważać, że dziś spotkanie Jezusa jest niemożliwe. Ale czy powinno nam to przeszkadzać wierzyć, że to wszystko się wydarzyło? Głoszenie miłosierdzia to nie jest bazowanie na własnym doświadczeniu, ale na tym, co zostało nam objawione. Nie zasłaniajmy sobą prawdy i pozwólmy działać Słowu i przez Słowo Boga. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.